Cześć, witam Was w kolejnym filmiku. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć trochę o tym, jak prowadzę swoje akwarium morskie i zacznę od podmian. Podmiany wykonuję co 2 tygodnie, 20 litrów na soli Tropical Reef Plus. Teraz może o tym, co leję do mojego zbiornika. Moje akwarium prowadzone jest metodą Ballinga, czyli ubytki KH, CA i magnezu są uzupełniane właśnie Ballingiem, a konkretnie jest to Balling z firmy Aquaforest. Mam pompę dozującą 3-kanałową i pod tą pompę jest podpięte KH, CA i magnez plus sól bez soli. Dodatkowo ten Balling wzbogacony jest w komponenty strong, czyli mikroelementy. Bakterie, jakie używam w tym akwarium, to bakterie probiotyczne z firmy Aquaforest Probio S i używam czasami pożywki właśnie do tych bakterii, też z firmy Aquaforest Nitra Fost Minus. Warto badać sobie wodę, nie ma co lać na oko, bo te bakterie naprawdę działają bardzo dobrze, zwłaszcza z tą pożywką. A no jeżeli Waszym celem nie jest wyzerowanie sobie nutrientów, no to radziłbym kontrolować właśnie to, ile tego lejemy, no bo w szybkim tempie możemy właśnie obniżyć te nutrienty. Od niedawna jeszcze stosuję nowość z firmy Aquaforest, czyli AF Power Elixir. Są to aminokwasy i witaminy. Teraz może trochę o filtracji biologicznej, która naprawdę jest ważna w akwarium morskim. No ta moja filtracja, nie chwaląc się, robi robotę. Mam tutaj w sampie 2 kg kulek Maxpecta, które są raczej bardzo polecane przez akwarystów. No więcej jest na pewno komentarzy pozytywnych niż negatywnych. Ja oczywiście polecam, sprawdziłem ten produkt. Jeszcze używałem tych kulek w tym moim akwarium morskim, które miałem na kaskadach. No i naprawdę poprawiły mi jakość biologii. I jeszcze mam Life Biofil, dokładnie 2 paczki, czyli 2,4 kg. Teraz przejdziemy do filtracji mechanicznej. Wszystkie drobinki, resztki pokarmu wyłapuję włóknina z firmy JBL i wymieniam tą włókninę co 3 dni. Oczywiście przy filtracji mechanicznej nie może zabraknąć odpieniacza. Mój odpieniacz naprawdę gra istotną rolę w moim zbiorniku. Mam tu odpieniacz z firmy Bubble Magnus A5. Teraz może trochę o filtracji chemicznej. W moim akwarium mam węgiel z firmy Aquael, tani. 200 gram tego węgla stosuję w moim zbiorniku. Wymieniam to 4 tygodnie. No co robi węgiel? Na pewno usuwa zanieczyszczenia, przebarwienia wody, no jakieś pozostałości po lekach. Póki co żadnych leków nie używałem i niech tak pozostanie. Są jeszcze czynności, które wykonuję bardzo często. Na przykład czyszczenie szyb wykonuję codziennie, gdy wrócę z pracy, to czyścik idzie w ruch. No jak widzicie, mam jeszcze podłoże w moim akwarium. Niestety żadnej babki kopiącej nie mam. Miałem, ale wyskoczyła po 8 godzinach. No i z tą czystością tego podłoża, no to jest tak, że ja o nią dbam. Konkretnie biorę pipetę, no i staram się przekopać trochę ten piasek. Na pewno koralowcom się to podoba. Zawsze jakieś tam resztki jedzenia trafią do tafli wody. No i widać, że koralowce mega się pompują właśnie po takiej czynności. To może trochę o tym, jak karmię swoje ryby, bo myślę, że też można to zaliczyć do metody prowadzenia zbiornika morskiego. Karmię ryby codziennie, czasami im robię taki post, żeby obudzić w nich instynkt żerowania. Myślę, że to im wychodzi na zdrowie. Karmię je jedną kostką Artemii, którą wrzucam do pojemniczka. Potem szczypta granulek z Tropicala plus algi z Tropicala. No, dodaję wodę, oczywiście mieszam to z witaminami Aquaforest i czosnek. No i karmię je 2-3 razy dziennie, tym właśnie, co sobie przygotuję w tym pojemniczku. No i tak wygląda karmienie. Myślę, że te witaminy i ten czosnek no, wpływają bardzo pozytywnie na zdrowie moich ryb. Myślę, że niczego nie pominąłem. Jeżeli film Wam się podobał, no to się bardzo cieszę. Jak chcecie, możecie dać subskrypcję. No i chyba tyle. No to do zobaczyska za jakiś czas. Pozdrawiam, cześć.